Co się działo w Noc Muzeów? Pierwszy krótki Hyundai już w Warszawie, a także rusza budowa tramwaju na Gagarina. Czy porozumienie Warszawy z PKP PLK odnośnie tunelu pod Dworcem Wschodnim? Oraz czy będziemy płacić więcej za bilety? Czy nowy plac Trzech Krzyży? I pożegnamy Galerię Mokotów, a przynajmniej z tą nazwą. O tym nie tylko w niedzielę, 22 maja. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć i czemam za nóż w 98 odcinku z Mniejsza z tym. Dziś jest dosyć duży odcinek, ponieważ w poprzednim tygodniu nie było żadnego filmu, więc będziemy mówić o tym, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich 2 tygodni. Także dużo jest materiałów i nie przeciągając, zaczynamy od awarii wind na stacjach metra. Tak to i oto wygląda. Słowem wstępu, ratusz Arsenał i Marymont mają awarię do odwołania i tutaj jest faktycznie nieczynne. Czy mamy Marymont? No, nie zobaczycie raczej. Marymont jest tutaj, w tym miejscu. Ratusz Arsenał z kolei mamy dokładnie tutaj schowany. I co my tu jeszcze mamy? Stokłosy i wierzby, no tam są modernizacje. To już jest trochę niżej, ale też raczej nie widać. Wierzby, no mamy tu. Stokłosy są tutaj na dole. Także tutaj i tak a propos sytuacji co do awarii wind na stacjach metra, lecimy dalej, czyli Noc Muzeów, trochę będzie tematów w różnych miejscach oczywiście. Pierwsza z nich, no to oczywiście Noc Muzeów, na której ja byłem i którą też po części organizowałem, czyli Noc Muzeów z kołem miłośników metra i z robotyzowanymi. Tak, proszę bardzo, tutaj macie zdjęcia, trochę zdjęć wam pokażę, trochę opowiem, co tu się właściwie działo. Bardzo dziękuję tłumnie właśnie przyszliście. Jedną rzecz dostałem od jednej osoby, czyli Impulsa. Nie ma tego tutaj jeszcze ze mną, bo muszę jeszcze po niego wrócić się. Nie jest na stacji muzeum, ale jest w drugim miejscu, gdzie czasami nocuje. Już niedługo pewnie będzie za moimi plecami tutaj się znajdować ten i otoż pociąg. Także w kolejnym mniejszym z tym się pojawi, bo dostałem właśnie od was jedną taką, od jednego widza, taki oto i prezent. Parę osób z was przyszło, trochę porozmawialiśmy, coś tam wam powiedziałem. No i ogólnie bardzo dziękuję za to, że w tak licznym gronie dosyć dużo osób przyszło. No i też dużo mogliśmy opowiedzieć i pokazać faktycznie, jak wyglądała budowa metra, pierwszej linii metra, jak wyglądały schrony, historia kolei wąskotorowych, czy moja działka, czyli budowa drugiej linii metra, o której też trochę opowiedziałem, a film, który był pokazywany na Nocy Muzeów, już widzieliście, bo się pojawił na kanale. Co prawda z komentarzem, który był nagrany po raz czwarty, nie ten, który był na żywo w trakcie opowiadania, ale również się pojawił. Idąc dalej, pokażę jeszcze tylko parę zdjęć, żeby nie było. Wiem, że będę się tutaj przeciągać, ale to mniejsze z tym, no będzie długie, tutaj siłą rzeczy naprawdę trudno będzie. To jest nasza załoga, prawie cały zarząd tutaj mniej więcej się pojawił, koło miłośników metra, proszę bardzo. Tak i oto byliśmy w takim wagonie, się mieściliśmy. Było, no i oczywiście nie mogę zapomnieć o tym, iż były też nagrody i trochę gadżetów. Z jednym z gadżetów, to wam pokażę do kamery, teraz musicie spojrzeć, był taki kubek. No, dla nas tutaj był, nie było oczywiście, nie brałem udziału w konkursie, bo nie mogłem. Ale taki kubek można było wygrać. Jednym z takich, no ciekawych rzeczy od metra warszawskiego były też bilety od zawodyzowanych na różne wycieczki. Nie powiem, sam bym się przejechał w nich do miejsca, które tam były do wylicytowania. No i ogólnie tego dosyć dużo się działo, ale spokojnie śledźcie właśnie koło miłośników metra, bo w najbliższym czasie no to trochę zwiedzania na pierwszej linii metra może się pojawi, jak i również niekoniecznie jeżeli chodzi o metro, może jakieś wejścia nam się uda zorganizować. Pamiętajmy, że koło miłośników metra w teorii tylko i wyłącznie chodzi o działkę metra, ale w Warszawie mimo wszystko metra warszawskiego nie ma tak dużo, ale cała ta część podziemnego, wszystkiego co mamy w mieście, będzie się tutaj pojawiać, także trochę większą, więcej informacji będziemy opowiadać. Czy tutaj jeszcze były, pamiętam, jakieś moje zdjęcie? O, proszę bardzo.
No, o czym mogę mówić, jak nie o stacji Uldyków? No dobrze, może jeszcze zaciszę, by było czymś, co bym chętnie powiedział. No i oczywiście, tak jak tutaj możecie zobaczyć, był właśnie taki kubek, gadżety od Metra, jak i również książka 100 lat Metra w Warszawie, od pomysłu do realizacji. Jeśli dobrze powiedziałem tytuł, no mniej więcej dobrze powiedziałem tytuł. Zawsze się tutaj mylę, bo jest różne rzeczy. No i oczywiście koło miśników Metra tutaj mieliśmy okazję się pojawić, ale już spokojnie niedługo będą kolejne akcje. Odnieść się tutaj działo. Jakby ktoś tutaj się zastanawiał, czy na pewno byłem i faktycznie to ja, no to bardzo, tu jest nawet do mnie odnośnik. Ale idąc dalej, już nie przerywając, bo się rozgadałem jak zawsze, pierwszy krótki Hyundai już w Warszawie. Nie miałem okazji go jeszcze zobaczyć, ale spokojnie już nad tym pracuję, żeby wam może parę zdjęć, jakiś krótki filmik z krótkiego Hyundai'a pokazać. Nie będę ukrywać, krótki Hyundai najbardziej mnie interesuje z wszystkich, chociaż nie widziałem jeszcze tylnie tak kanapy w tym jednokierunkowym Hyundai'u, z tego co słyszałem jest podobno coś ciekawa. Zobaczmy sobie te zdjęcia, jak on wygląda. No jest po prostu krótki Hyundai, jak widzicie, tak w porównaniu z parówką. No i to, tak oto ja wyglądam. Ma oczywiście dwa przegłuby, trochę drzwi, łącznie cztery dla pasażerów i w tym jedne dla motorniczego. No i tak to wygląda, proszę bardzo, można sobie było porobić zdjęcia. Znaczy, oczywiście mówię o osobach z tramwaju warszawskich, bo tylko i wyłącznie oni byli. No i przyjechał oczywiście na lawecie taki oto. I tramwaj 24-metrowy. W sumie będzie 15 nowych tramwajów tego typu. Czekajcie, co? W Warszawie jest już w sumie 15 nowych tramwajów, z czego 7 wozi podróżnych. Myślałem, że tylko 15 takich będzie. Ale tych krótszych wersji jednokierunkowych pojazdów o długości 24 metrów będzie 20, czyli takich Hyundaiów. Idziemy dalej. Czyli tramwaj kierunek Gagarina, rozpoczyna się budowa. Spokojnie. Wiem o tym, że powinienem nagrać film o tym, jak to wygląda, jak tam się rozpoczyna budowa, jak to się wszystko zmieni. A dużo się zmieni. To jest już w przygotowywaniu. Akurat się zabezpieczyłem i część ujęć mam już zrobionych z tego i otoż miejsca. Co prawda zaczyna się budowa w poniedziałek. W poniedziałek nie mam szans tam pojawić się raczej. No nie wiem, raczej w poniedziałek się tam nie pojawię, ale w najbliższym czasie pojawię się w tym rejonie, żeby wam pokazywać mniej więcej co miesiąc jak wygląda budowa. Biorąc pod uwagę, że teraz zaczyna się okres 2 tygodni sesji, no to raczej nie będę mieć zbyt dużo czasu na nagrywanie czegokolwiek, zwłaszcza takich dużych filmów jak tramwaj kierunek Wilanów. Ale tu możemy zobaczyć, jak wyglądają już zmiany. Tu głównie chodzi o budowę kolektora, tory tramwajowe są przy okazji głównie zrobione i budowane. No ale jak widzimy już tutaj nawet w tym miejscu przy Czernikowskiej, tutaj będą dosyć duże zmiany. No głównie oczywiście Gagarina, zwężenie do dwóch, a właściwie trzech pasów w dwóch kierunkach. No to nie jest, bym powiedział, jakieś... No mało, tak bym powiedział, mało tych pasów będzie, wszystkiego będzie tutaj dosyć mało. Zobaczmy sobie jeszcze, tutaj mamy jeszcze, mamy też zdjęcie z Gagarina, tak bardzo ciekawe tutaj też. No jak widzicie, tutaj jest po prostu zwężenie dosyć mocno, całkowicie tego ruchu, autobusy jeżdżą, bo normalnie to tą ulicą, z tego co pamiętam, ale i tak, no i mamy tutaj Sielce, Gagarina, też bardzo wszystko ładnie zmieszczone. Noc muzeów również była w izbie tradycji EKD, WKD, tutaj rozumówię, co do właśnie izby tradycji WKD, to ja akurat tam chyba będę jutro. Może, jeśli mi się uda, to wpadnę tam jutro. Co nie zmienia faktu, z takich ciekawostek, że właśnie tutaj odwiedziło nas około 500 osób, tutaj WKD pisze. Jak widzicie na zdjęciach mniej więcej jak to wyglądało, co tutaj można było się spodziewać, co można było zobaczyć. Co jest najważniejsze, już niedługo WKD rozpocznie budowę drugiego toru. Mówię już niedługo, wy możecie się domyśleć. W sumie zobaczycie w najbliższym tygodniu, kiedy to się stanie. Film oczywiście z tego, jak mi się uda, będzie z pierwszego wbicia łopaty, jeśli będzie. No i ogólnie tam trochę informacji o WKD też pokażę. No jak również przelot nad całą trasą linii WKD, który cały czas, już od dłuższego czasu czeka, ale tam się jeszcze nic nie dzieje, więc żadnego problemu z tym nie ma. Kolejna właśnie informacja a propos tej budowy, to jest to, iż WKD szykuje się do ograniczenia ruchu na trasie do Grodziska. Będzie to oczywiście trochę mniejszy ruch, ale utrzymany. Dziś się zastanawiam, bo jeżeli teraz już pociągi jeżdżą tam co godzinę,
to jak będzie to co 2 godziny, to już będzie dosyć rzadko. Z ważniejszych informacji, o których tutaj chyba na transporcie Witold nie napisał, to jest odcinek do Milanówka, bo po prostu nie znam czekać coś, nie? O, jest. No to jednak napisał. No to dobrze, że straciłem. To nie zmienia faktu, że faktycznie odcinek do Milanówka będzie całkowicie nieczynny. Tam będzie komunikacja zastępcza autobusowa poprowadzona. Nie mam zielonego pojęcia, jak ją poprowadzą, ale będzie. Bo ten odcinek będzie odcięty na dosyć długi okres czasu. Tam torowisko po prostu jest niedostosowane do tego, żeby wstawić nową zwrotnicę i żeby to wszystko połączyć w jedną całość z nowym drugim torem do Grodziska. Więc ten odcinek będzie całkowicie zamknięty. Nie wiem, czy na cały okres budowy, ale na pewno na jakiś dłuższy czas będzie to zamknięte. Jeszcze z takich kolejnych informacji to jest porozumienie PKP, PLK i Warszawy w sprawie tunelu pod Dworcem Zachodnim. Tu jest przy Dworcu Zachodnim. No tutaj to tak już znaczy można się spierać a propos tego, czy to jest do, pod, przy, w i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, no ten tunel miałby być w tym też rejonie, tutaj znajdować się. Na tej całej trasie, jak widzimy, jest planowana trasa tysiąclecia. Na tej całej trasie będzie ścieżka rowerowa, a od tego tutaj skrzyżowania w tym rejonie przy trasie tramwajowej do tutaj jest planowana trasa tramwajowa również ze ścieżką rowerową, jak i również tam parę ulic. Nie wiem, czy tutaj pod tym będzie ulica, chyba coś będzie, ale to będzie dla ruchu lokalnego głównie. Co nie zmienia faktu, że tutaj ta trasa tramwajowa na pewno pomoże w przygotowywaniu tutaj tej trasy pod przyszłe rozbudowy, jak i również no jest ta nadzieja, z tego co widziałem w jednej wizualizacji, nawet podtrzymali tę nadzieję. Czy będzie, to zobaczymy. A propos tramwaju do Ząbek. No, jest tutaj przygotowana rezerwa na tramwaj do Ząbek. Jest nawet w wizualizacji tego tramwaju i w pracach projektowych przy nim, że w teorii mogłoby coś tam powstać. Że byłoby przygotowany rozjazd już na tą trasę do Ząbek. Czy powstanie to kiedykolwiek? Nie wiem. Tramwaje zbytnio o tym nie chcą też mówić. Muszę się do Ząbek jeszcze zgłosić i się zapytać, co Ząbki o tym sądzą i czy cały czas są zainteresowane tramwajem do centrum Warszawy. No, na pewno byłoby to coś ciekawego i dosyć dużo osób mogłoby jeździć takim tramwajem. No i to byłaby pierwsza linia podmiejska w Warszawie tramwajowa. Chociaż Ząbki to właściwie prawie w Warszawie siedzą, jeżeli Wawer jest częścią Warszawy, tam te odległe rejony to naprawdę już są dosyć daleko, te Ząbki są dosyć blisko. Kolejne informacje, tym razem już MZA, czyli stołeczne autobusy jadą do Ukrainy. 5 autobusów MZA wyjechało do ukraińskiego Mikołajowa. Prezydent Warszawy rozmawiał przed wyjazdem z kierowcami, którzy dostarczą do Rady Miasta Warszawy na miejsce. Jak to zobaczymy tutaj. Solisy dojechały już nad... Solisy już są nad Morzem Czarnym. Też bardzo i tak to wygląda. Dalej jeszcze na co muzeów oczywiście. Czekajcie, budzik mi się jakiś tutaj włączył. Nie wiem. A w sumie wiem czemu, bo to nie ten dzień, ale... Ale no cóż. Mniejsza z tym, lecimy dalej, czyli autobus Samuła, nasz najcenniejszy zabytek, już po raz drugi otwierał wielką paradę autobusów i bambajów organizowaną przez okazję Nocy Muzeów. Za naszą stroną tamą poruszały się m.in. tramwaje, jak i również autobusy, zabytkowe oczywiście wszystkie. Chociaż nie wiem, czy Hyundai nie jechał, może jechał. Z tego co wiem, to była największa parada tramwajów też od dłuższego czasu. Było też możliwość zwiedzenia zajezdni tramwajowej stalowej z przewodnikiem, jak i również zajezdnie autobusowe, jak zawsze, kupowanie tablic i tak dalej. No ja, ponieważ byłem na Nocy Muzeów z miłośników Meta, nie miałem okazji nic zobaczyć, więc później tylko widziałem, jak ludzie chodzili z tymi tablicami się zastanawiali. Ja nie miałem jak kupić żadnej tablicy. No, to nie zmienia faktu, że całkiem ciekawa parada i też nie miałem jeszcze okazji jej zobaczyć, może w przyszłym roku coś by się udało. To nie zmienia faktu, że podsumowanie warszawskiego transportu publicznego w 2021 roku już jest. Można już je zobaczyć w PDF-ie. Szczegółowe informacje o ubiegłych działalności przewozowej, handlowej oraz inwestycjach tramwajowych znajdziecie w raporcie rocznym. Zachęcamy do lektury. Ja chętnie to sobie przeczytam, jak będzie w wersji papierowej, bo ja wolę wersję papierową. Jakby PDF,
no ciekawy, ale na półkę tego nie wstawię. Z papierową, tam mam akurat schowane, ale tego nie widzę. To prawie z każdego roku mam takie raporty schowane i później mogę sobie z dowolnego okresu zerknąć. Jeszcze jest taki raport rocznie Metro zawsze wystawiało kiedyś. Z tramwaje w sumie nie wiem, ale nie wiem, nie, tramwajów nie wiem zupełnie, czy coś takiego robią co roku. Co nie zmienia faktu, że już jest po konsultacjach społecznych podsumowanie, no dosyć dużo osób, 11 spotkań, ponad 9,8 tysiąca uczestników, czyli prawie 10 tysięcy w dzielnicowych spotkaniach na żywo wzięło udział ponad 40 pasażerów warszawskiego transportu publicznego. Jestem ciekawe trochę, w jaki sposób nie wiedzą, że to są pasażerowie, ale no dobrze. Wpłynęło prawie 5,5 tysiąca opinii, dziękujemy. Aha, czyli więcej było uczestników standardowo niż opinii. Dwie opinie są moje, oczywiście 112 karoli ma zostać. Przy 25, nie pamiętam czy pisałem, czy 25 ma zostać, czy nie, ale tak już mniejsza z tym. Najważniejsze jest to, iż teraz nasi specjaliści w opracowaniu ogłosu mieszkańców i analizę układu komunikacyjnego rozpoczną pracę nad ostatecznym kształtem przyszłej sieci warszawskiego transportu publicznego po uruchomieniu kolejnej stacji drugiej linii metra, tak aby jak najefektowniej wykorzystywała nowe odcinki metra, to raczej głównie zazwyczaj tak, oraz poprawić połączenie między dzielnicami i osiedlami. Zaprezentujemy go, to podwójna spacja, w czerwcu. No dobrze, no to czekamy. Czekamy, tylko nie wiem czemu na to zrobiliście tutaj tam podwójną spację. Czemu? Ale się nie czepiam. Najważniejsze jest to, że w czerwcu dowiemy się mniej więcej jak to wszystko wygląda. Lecimy dalej, bo jeszcze tych kart trochę mamy przed sobą. Czyli MZA w wakacje wyjadą autobusy gazowe, kolejne przetargi na elektrobusy będą. Więcej autobusów ekologicznych, ale jest zawsze przy nich raczej. Ponieważ no tutaj ceny gazu aktualnie dosyć mocno poszły do góry, no to niestety Warszawa zastanawia się, czy nie podciągnąć cen biletów do góry. I podobno są nieuniknione. Ja tej sprawy osobiście nie będę tutaj jeszcze mówić, no bo nic oficjalnie ZTM tutaj nie wystosował na swojej stronie. Mam nadzieję, że nie. A jeśli tak, to zamierzam kupić wcześniej bilet, żeby było jakoś to sensownie. No na pewno nie podoba mi się ta cała sytuacja, że jest drożej. Ale rozumiem też z jednej strony, że faktycznie wszystko drożeje, włącznie z tym, że prąd. Pamiętajmy o tym, że metro całe jeździ na prąd, SKM-ki jeżdżą na prąd, KM-ki jeżdżą na prąd, jak i również tramwaje jeżdżą na prąd i część autobusów warszawskich już jeździ na prąd. Tylko i wyłącznie autobusy są spalinowe, niektóre z nich. Także naprawdę, jeżeli prąd drożeje, to cały transport w Warszawie publiczny drożeje, jego koszty przejazdu. No i to nie jest dobre oczywiście nowina. No ale no, to poczekamy, zobaczymy, miejmy nadzieję, żeby nie było aż tak źle. Ale może przejdźmy do ZDM-u, żeby trochę się pocieszyć. A konkretnie, czy za chwilę będzie jakiś hejt poleci, no bo wiadomo, to nie jest most na Pragę, to składka. No, nie będę walczyć z tą kłótnią. Mostokładka nad Wisłą w Warszawie. Wbite i wywiercone wszystkie 183 pale. Tak, wiem, filmu na temat tego dawno już nie było, ale też chwilę poczekacie. Zakończyło się wbijanie i wywiercenie pali pod budowę podpór mostu na Pragę. Wykonawca może już w pełni skoncentrować się na wbijaniu na lądzie stalowych grudzi, a na rzecz na pogrążeniu ich w dnie. Konstrukcje uszczelniające między fundamentami podpór, w których po uprzednio robotach z Udajasko-Cieślańskich wylane zostaną fundamenty podpór. No dobrze, no to czekamy po prostu, jak to będzie tutaj wszystko działo się. Zobaczmy sobie może trochę zdjęć głównie. No tutaj wiemy mniej więcej, jak to wygląda. Budowa mostu, no to są kolejne zdjęcia. O, idę na zdjęcia. Tak to wygląda, proszę bardzo. Jak widzicie, no pojawiają się te fundamenty. Dosyć dużo się tego dzieje, nawet bym powiedział, że dosyć szybko im idą te prace. Jak już teraz opadł poziom wody. No i oczywiście na tych balkach wszystkie prace tutaj się dzieją. A, zdjęć chyba z tego co widzę nie ma też jakoś strasznie dużo. Tak, nie ma dużo zdjęć. No ale dobrze, tyle jeżeli chodzi o most na Pragę. Lecimy z bardzo miłą, to mnie bardzo zaskoczyło miło. Jestem zadowolony z tego, że potrafi mnie ZDM miło zaskoczyć. A konkretnie Plac Trzech Krzyży do przebudowy. Tak, wiem, kierowcy
nasze pasy, chcemy więcej jezdni, żeby w centrum dało się jeździć samochodami, ale ja jestem ta druga strona, ja lubię jeździć na rowerze, na moim uto, po ścieżkach rowerowych, a to była czarna dziura, naprawdę. Jeżeli się jechało na przykład do Łazienek Królewskich, od Nowego Światu, górą, nie dołem, Warszawy, no to właściwie to można było się zapać za głowę i stwierdzić, o nie, tylko nie to. Trzeba będzie jechać ulicą albo bardzo wąskim chodnikiem. Na szczęście ZDM zauważył, że tak jest. I mamy tutaj wizualizację, jak zobaczycie na zdjęciu. Planują to zmienić na bardzo dobre. Ścieżek rowerowych tu będzie od groma, także rowerzyści będą się gubić, jak po nich jeździć. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Proszę bardzo, ścieżka rowerowa będzie bezpośrednio do Nowego Światu. Zaraz pokażę w projekcie. Trochę zmian dla autobusów. Tutaj pędla jest w tym samym miejscu, ale trochę poprzekręcana. Jak widzicie, to się wszystko tutaj łączy. Jest oczywiście tutaj sam środek, trochę ścieżek rowerowych, głównie pasy rowerowe, jak i również połączenia do kontrpasów. Dosyć dużo nowych, odjechanych, dziwnych tras dla autobusów. Nie do końca rozumiem wszystkiego, ale ja po prostu może nie powinienem wszystkie rozumieć. Oczywiście jak to aktualnie wygląda, to dobrze wiemy. No i mamy tutaj projekt, więc zobaczmy, jak to wygląda na projekcie. Projekt jest tutaj w plikach na stronie z DDM-u. Tutaj ta część ścieżki rowerowej już jest, również z tym przejazdem, jak dobrze pamiętam. Co jest ważne, tutaj powstanie całkowicie nowa ścieżka rowerowa z całym tym węzłem, dosyć odjechanym, jeżeli chodzi o połączenie dobrowe. Jak i również tutaj wjazd w ulicę Wiejską. Mało tego, ścieżka rowerowa będzie jechać dalej prosto, jak widzicie tutaj. Będzie przejechać przez cały plac Trzykrzyży, aby później, jak podobnie na ulicy Sokratesa, zjechać na poziom jezdni, ale odgrodzona, dwukierunkowa i skrzyżowanie. Dosyć potężne skrzyżowanie rowerowe z możliwością skrętu dla rowerzystów. Chyba dla samochodów zwykłych, osobowych nie będzie możliwości skrętu, ale tego nie wiem. Przynajmniej nie widzę tutaj żadnych znaków, żeby mogli albo nie mogli skręcać, więc zobaczymy. Co nie zmienia faktu, że ścieżka rowerowa tutaj się rozkręca na dwie części, czyli pasy rowerowe po jednej, po drugiej stronie, jak i również tutaj multum różnych przejazdów, tutaj kolejne pasy rowerowe wszędzie. Kolejne możliwości wjazdu w ulicę dla rowerzystów, czyli skąd pasem. Kolejne przejazdy, wjazdy, wyjazdy, przejazdy rowerowe, naprawdę tutaj cuda nie widy. Jak i również tutaj mamy już Nowy Świat. I przy Nowym Świecie mamy tutaj dosyć ciekawy pomysł na wjazd dla rowerzystów w tym rejonie, pod muzeum tutaj zaraz. Tutaj, proszę bardzo. Wjeżdża się i tutaj faktycznie przy Jezu Nimskich, no, ja czasami tam jeżdżę, dobra, buto. Jest to straszne miejsce, ale jeżeli to chcą naprawić, to jestem za. No i najważniejsze, na lądzie będzie pas rowerowy. Tutaj całkowicie będzie po prostu przeprowadzony pas rowerowy bezpośrednio na Nowy Świat. Jak i również w drugą stronę będzie przeprowadzony bezpośrednio pas rowerowy. Tutaj dosyć nawet ładnie odgrodzone. Tutaj dwa pasy są i tyle wystarczy według mnie w tym rejonie. Bezpośredni przejazd dalej do placu Trzykrzyży. To jest według mnie bardzo dobra zmiana i nie sądziłem, że aż tak bardzo zaszaleją, że rondo z De Gaulle'a z Palmą będzie właśnie tutaj zmienione. Tak, aby tutaj no dało się po prostu przejechać rowerem bez jakichś większych problemów. Tutaj jest jeszcze dosyć niezłe kółeczko dla rowerów, właściwie rondo zrobili w tym miejscu rowerowe, aby dało się tutaj wjechać w Smolną, w tym też, że rejonie. Także tak to wygląda. Jeszcze z ważnych informacji jest to, iż Warszawa Plac Trzykrzyży do przebudowy na zieleń nie zgodził się konserwator. Także niestety nie będzie dużo zieleni, ale ważne, jak dla mnie ważniejsze nawet jest to, iż będzie mnóstwo ścieżek rowerowych. Chociaż drzewka nowe by się przydały, biorąc pod uwagę, że to jest te nowe centrum Warszawy. Kolejne informacje, czyli nielegalne reklamy. Usunięto nielegalne reklamy. Podsumowanie kwietnia. Kolejne nielegalne reklamy zniknęły z dróg. W kwietniu nasze służby skontrolowały 136 ulic i usunęły 54 nośniki reklamowe, które znajdowały się w paście drogowym bez zezwolenia ZDM-u. Zobaczmy te skandaliczne, nielegalne reklamy. ZDM trochę zdjęć zrzucił, proszę bardzo. Patrzcie, cały tutaj, no, billboard albo frontlight, proszę bardzo, postawione w tym miejscu. Nie sądzimy, że aż takie coś by wstawili nielegalnie, ale jak widzicie, nawet coś takiego mogą zaszaleć. Mamy jeszcze jedno zdjęcie, nie wiem czy jeszcze jakieś więcej. A, to jest już ostatnie niestety. No i tu zobaczcie, jak wyglądają tutaj zdjęcie. Mamy kolejny frontlight, albo billboard,
zawsze nie potrafię ich to zrzucić. Co nie zmienia faktu, że on tutaj stał, też kolejny dosyć duży. Ale zobaczcie, ZDM usunął go, jedno ze słońca zaczęło świecić. Więc jakby zalety od razu się nasuwają. Kolejna informacja to oświetlenie i sygnalizacja świetlna na ulicy Kondratowicza. Wskazaliśmy wykonawców. No tutaj prace już trwają od dłuższego czasu. To oczywiście chodzi o to, co się dzieje nad budową drugiej linii metra. Ulicę już przejął ZDM i tutaj nad tym pracuje. Zobaczmy parę zdjęć tam, gdzie ZDM pracuje, a nie Gulermatek, bo Gulermatek tam buduje część nad bezpośrednio stacjami metra, a ZDM nad tunelami metra. Tak się tam podzieli i co nie. Tu widzę, że dosyć ładnie już zamknęli chyba dojazd do szpitala. Okej, okay, dobrze, będę musiał wpaść w takim razie zobaczyć, jak wygląda tutaj budowa. I to jakoś chyba osobny film będę musiał zrobić, nie jako budowę metra, tylko jako przebudowę alei tysiąca drzew. No ale to oczywiście nie jest zadowolony. Tak to będzie wyglądać w przyszłości, kiedyś tam. No idziemy dalej. Już prawie 10 milionów pojazdów przejechało przez najdłuższy w Polsce tunel pod Ursynowem. No na pewno jest to najdłuższy tunel w Polsce pod Ursynowem, bo chyba Ursynów jest tylko jeden w Polsce. Ale najdłuższy tunel w Polsce to może tak faktycznie. Ciekawie mi tutaj to wyszło. Kierowcy zaczynają się już przyzwyczajać do, że mają do dyspozycji cały odcinek drogi ekspresowej S2 do węzła Konotopa, aż do węzła Lubelska wraz z 22,3-kilometrowym tunelem pod Ursynowem. Niestety nie wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów prawa o ruchu drogowym. Dotyczy to na przykład przejazdu przez tunel samochodów przejeżdżających przewożących materiały niebezpieczne dla nich obowiązuje bezwzględny zakaz. No, tu akurat mam nadzieję, że będą szybko reagować, żeby w tunelu nic się nie wydarzyło, pod tego byśmy nie chcieli. Kierowcy oczywiście oszczędzają cenny las, bezpieczeństwo, system czuwania przetwarzają i na bieżąco reagują. Oczywiście jest non-stop monitoring w tunelu, jak i również system dyscypliny kierowców, dzięki czemu trzeba jeździć przepisowo. Nie dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i to było oczywiście dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. No i na koniec już prawie ostatnia informacja, czyli jesienią Galeria Mokotów zmieni nazwę. No, chcąc nie chcąc, stwierdzam, iż to jest kolejna zmiana na zło. Jakby mamy na przykład Arkadię. Nie wiem, kto mówi Westfield Arkadia, ale ja mówię po prostu Arkadia, Galeria Handlowa Arkadia. Tutaj najprawdopodobniej będzie podobnie, Westfield Galeria Mokotów będzie się nazywać, a zobaczymy jeszcze ostatecznie, jak się zmieni nazwa w najbliższym okresie. No według mnie i tak mieszkańcy będą zawsze mówić na to Galeria Mokotów, no bo szanujemy się. Nazwy możecie zmieniać, ale przyzwyczajenia i kultury Warszawy nie możecie. I ogólnie zazwyczaj. To, co już mieszkańcy się przyzwyczaili, to tak już będzie. Na przykład mało kto mówi na naszego Hyundai'a Varsolinio. Już prędzej usłyszę Hultaj, albo Hyundai po prostu, ale Varsolinio bardzo się przyjęło. Naprawdę, trzeba przyznać, ja przed chwilą musiałem sobie przypomnieć, jak on się nazywał, bo już zapomniałem, naprawdę. Ale też mało w sumie nimi jeżdżę, bo one jeżdżą na takich trasach, które mi są akurat najmniej po drodze teraz, jak nie buduje się żaden tramwaj na winnicy, przynajmniej w teorii. To nie zmienia faktu, że pytanie wam zadałem, czym najbardziej lubicie podróżować? Chodziło mi oczywiście o pociągi. No i większość z was stwierdziło, iż najbardziej lubicie po Warszawie kursować szybką koleją miejską w Warszawie, czyli SKM-ką. Kolejnym tutaj wynikiem było PKP po Warszawie. Znaczy, faktycznie nie dodałem tego, że po Warszawie. Kolejna była oczywiście KM-ka, no i oczywiście najmniej WKD, bo WKD jest tylko wyłącznie na specjalnym odcinku. No nie wiem, zagłosowało 14% z was, a na SKM 41%. Także taki tutaj sondaż, dawno nie było sondaży, więc tutaj trochę po prostu muszę je pobudzić i niedługo pewnie będzie trochę ich więcej. To było tyle z tego długiego, naprawdę długiego, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Będziemy w najbliższym czasie, tak się zastanawiam. Na pewno film z WKD w najbliższym czasie. Zapraszam do metra, tramwaj na Kasprzaka. No i z tego WKD muszę w końcu zmontować ten cały film.
Także raczej jakichś niesamowitych filmów w tym miesiącu już nie będzie. W czerwcu raczej będzie dużo. Przynajmniej się postaram powrócić do serii, których dawno już nie było, jak na przykład WoW. Bo WoW już czeka chwilę, a tam trochę się zmienia. No i również parę nowych serii, jak Tramwaj na Gagarina. Na pewno się rozpocznie. Trochę nowych serii, trochę ciekawostek i trochę nowości. No i setny odcinek z mniejszym z tym. Już niedługo, na horyzoncie. Do zobaczenia, już niedługo. Cześć!